Od zawsze interesowały mnie podróże oraz drugi człowiek. Jeszcze jako mała dziewczynka wierzyłam, że pewnego dnia stworzę coś, co będzie połączeniem obu pasji. Rodzice wpajali mi, że w życiu trzeba być niezależnym, głodnym nowych wyzwań. Że nie można się bać zmian i sięgać po swoje. To oni zaszczepili we mnie chęć odkrywania świata na nowo. Pierwszą lekcją dojrzałości była samotna wycieczka do Hiszpanii, którą rodzice ufundowali mi w zamian za dobre wyniki w nauce. Dla nastolatki poznającej świat taka wyprawa była niesamowitym wyzwaniem. Przygodę z hotelarstwem zaczęłam nieco później, za oceanem. W Stanach Zjednoczonych poznawałam tę branżę od kuchni, zaczynając od sprzątania pokoi po pracę w restauracji w Chicago. To był dobry czas. Pracując w Stanach Zjednoczonych, w pigułce poznałam wszelkie blaski i cienie pracy w niełatwej branży oraz różne modele zarządzania zespołem. Wróciłam do kraju, by stworzyć własną ostoję, z której będą czerpać inni. Zakochałam się w miejscu, w którym prowadzę swój biznes. To wysoko rozwinięty obiekt hotelarski u podnóża Gór Opawskich. Ale jeszcze 15 lat temu przyszłość terenu mogła być zupełnie inna. Kryzys gospodarczy, z którym mierzył się świat, chwilowo przekreślił moje plany inwestycyjne. Dopiero 2 lata później rozpoczęliśmy pracę. Dziś nasz hotel odwiedza prawie 4000 osób miesięcznie. Jest to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. W dzisiejszych czasach zarządzanie kadrą jest wymagające, zwłaszcza gdy stawiasz z jednej strony na profesjonalizm, a z drugiej na partnerstwo. Aby wzmacniać te relacje i rozszerzać biznes, wybrałam studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito Opole. To był dobry wybór. Na studiach poznałam menadżerów z różnych branż. Od przemysłu ciężkiego, motoryzacji, po pracę w jednostkach administracji samorządowej. 2 lata studiów MBA dały mi wiedzę, która ukształtowała mnie jako menadżera i przedsiębiorcę. Symulacje biznesowe, networking, międzynarodowy partner i kadra złożona z praktyki. Lepszego miejsca na rozwój nie mogłam wybrać. Dziś, poza prowadzeniem własnego biznesu oraz zarządzania sporym zespołem, dołączyłam do Regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, gdzie jestem dyrektorem regionalnym. To kolejny etap mojego rozwoju. Wiem, że studia MBA to był bardzo dobry wybór, bo doprowadził mnie do miejsca, w którym obecnie jestem. To, gdzie dziś jestem, zawdzięczam swojemu uporowi, wsparciu najbliższych oraz chęci pójścia o krok dalej. Od życia dostajesz tyle, po ile odważysz się sięgać. A ty odważysz się na zmiany?